Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w kolejnym odcinku z Stalker Czyste Niebo. Jeśli chodzi o problem z dźwiękiem, właściwie przez dwa dni odcinków nie było, przez to właśnie, że kombinowałem z tym dźwiękiem. Dostałem info od znajomego po prostu, że on posiada wersję pudełkową Stalkera i oczywiście pożyczyłem od niego. Zainstalowałem, a faktycznie na początku było głośniej. Wszystko działa normalnie, wszystko było w porządku, potem jak wyszedłem z tego, poszedłem na ten pierwszy patrol, pomóc tam patrolowi i wróciłem z powrotem do czystego nieba, do tego obozu czystego nieba, to nadal niestety był dźwięk tak samo słaby jak na tej wersji steamowej. Dlatego postanowiłem, już faktycznie szukałem wszystkiego, szukałem różnych modów, szukałem naprawdę wszystkiego, co się dało. Udało mi się za pomocą jednego moda wgrać tak jakby od nowa na nowo dubbing polski. Troszeczkę to poprawiło jakość dźwięku, jest troszeczkę głośniej. Nadal jest słabo, dlatego zrobię inaczej. Od tego momentu będę nagrywał normalnie tę serię, tak jak było to powiedziane wcześniej, tak jak to wcześniej zrobiłem, tylko będę starał się w programie do obróbki, jak już będę obrabiał filmy, troszeczkę boostować ten dźwięk, tak żebyście cokolwiek słyszeli. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Dlatego prosiłbym was, po każdym odcinku, jeśli macie chwilę, zostawcie komentarz, czy faktycznie jest ok, czy jeszcze troszeczkę ewentualnie podkręcić ten głos, czy może coś jest innego jeszcze źle. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, to co, moi drodzy, jestem w tym samym miejscu co wcześniej, możemy przejść dalej. Poza tym właśnie jeszcze nic nie grałem, tak jak miałem wcześniej czyścić, nie czyściłem nic, nie ze względu właśnie na to, że chciałem na początku ogarnąć sobie... Niech cię szlak trafi, gdzie jesteś? Chciałem wszystko, na początku właśnie sobie ogarnąć ten dźwięk, niestety się nie udało, dlatego tutaj lecimy, żeby zdobyć stację pomp. Postaram się właśnie, tak jak mówię, w programie do obróbki po prostu filmów podkręcać trochę ten dźwięk, bo... innego wyjścia nie widzę, a chcę zagrać w czyste niebo. Naprawdę jestem podekscytowany tą grą i dalej chcę wlecieć i to ogarniać. Chcę przejść tę grę. Chcę przejść całą serię Stalkerów, a potem Stalkera 2, jak tylko wyjdzie. Dobra, przejdźmy dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Krwawie, nie mam chyba jakieś bandaże, nie? Apteczki już, nie chciałem apteczki. Mam bandaże, dobra. Zobaczmy, ile mam. Trzy bandaże, jedną apteczkę, dobra? Okej, tu ktoś jeszcze musi być zdecydowanie. Będę sobie częściej zapisywał oczywiście. On chyba jeszcze żyje. Teraz już nie. Okej, lecimy dalej. Myślę, że tutaj jest gdzieś pode mną chyba jakiś jeszcze typeczek jest. A ten żyje jeszcze. Wyszedłem poza ekran, sorry. I co, udało się? Przejęliśmy wszystko? Chłopaki, słuchajcie. Co z tobą? Siedzimy spokojnie, paleniem obozu i w ogóle, a do głona skrąży mak za wrogów, więc może po prostu zjeżdżać ze swoimi pytaniami, co? Chciałem wam pomóc, a ty jeszcze na mnie plujesz, kumplu? Ha, to muszę tak czy siak iść do osady rybackiej, a poszedłem chyba źle. Niedobrze. Teraz mam klawiszologia, cholera jasna, klawiszologia. Tutaj. Biwak łodzi. Tu jest jakieś gospodarstwo jeszcze. Tu jest kilka po prostu takich miejsc, gdzie muszę przyjść. Tu jest osada rybacka, to muszę bronić. To pójdziemy sobie tu i potem skoczymy tutaj na dół. A to jeszcze przydałoby się ogarnąć. Wyeliminować wrogów. No dobra. Ja jej tutaj szybciutko wylutuję i zaraz będę lecił dalej po prostu. Okej, okay, zbliżamy się tutaj do biwaku łodzi. Tu mamy też jakichś przeciwników, czy też mutanty? Nie wiem jeszcze, zaraz zobaczymy. Przeciwników, okej. Okay. Tu patrzę, że w tej części akurat te pociski dużo lepiej wchodzą niż w tej, Cieniu Czarnobyla, co jest zdecydowanie dużo lepszym ułatwieniem, że tak powiem. Pomogłeś nam wygrać. Nagroda będzie czekała na ciebie w bazie. Spoko, spoko. Tutaj niby cały czas, zobaczcie, mam... Trzymaj punkt do przybycia pomocy? To przecież tam byłem. What the hell? Nie, oni chyba przyszli? Nie wiem, dlaczego nie chcą iść. No i najwyżej po prostu później się tam wrócę, nie ma problemu. Lecimy dalej teraz do spalonego gospodarstwa. Koletek, tu się zbliżam do spalonego gospodarstwa, przed chwilą miałem informację, że już tam przyszedł ten koleś, to jest chyba ten typek.
tutaj przyszedł jako pomoc i dlatego właśnie mi się to zaliczyło, już nie mam tamtego żółtego znaczniczka, co jest akurat dobre. Lecimy dalej, mamy kolejnych przeciwników. Teraz zauważyli nas. Luz, tam nic, nie ma problemu, to że zauważyli, to tam co to za różnica. Ale wszystkich rozwalimy spokojnie. Tym się nie martw, kumplu. Ale promieniowanie tu mnie cały czas gryzie. Tam jest kolejny przeciwnik, tylko daleko. Z takiej odległości na pewno nie trafię. Teraz sobie dopiero zdaję sprawę z tego, jak przydatny był ten armor, ten pierwszy, co mi tam Damian podpowiedział. Na początku tego cieniu Czarnobyla. Ile apteczek mi zostało? Żadnej. Mamy problem, mamy sama banda, że trzeba uważać. Bo tutaj faktycznie naprawdę jest ciężko. I to jeszcze kurde, te promieniowanie mnie cały czas dobija. Obiecuję. Jest, dobra, uff, przeżyłem. Musiałem wczytać save'a 3 razy. Bo kurde, cały czas promieniowanie mnie zabijało, nie miałem tego, nie zauważyłem tego promieniowania wcześniej, apteczki mi się pokończyły. O Boże, ledwo się udało, ale dobra, udało nam się oczyścić tutaj to miejsce. No i cóż, teraz będziemy się zlecieć już tutaj do tego. Na stary kościół, tu wyczyścimy sobie. Czy coś poza tym jeszcze tutaj było? Coś jeszcze musiało być tutaj, nie? No tu jest ten znacznik jeszcze ewentualnie. Ruiny wioski, czyli faktycznie będę musiał wszystko wyczyścić tutaj. No dobra, no to skoczę sobie do kościoła, ogarnę i potem wrócę tutaj do tego ruin kościoła, do tej całej ruin wioski. Kościół, kościołek. Tutaj jeszcze coś w ogóle ukrytego. Jest sterta drewna, przyselki, dobry Boże, opiekuj się moim mieszkaniem, ukryję mnie w pękniętej kłodzie. Sterta drewna. Okej. W sumie może pójdźmy najpierw tam, zobaczmy co to jest. Amunicji mam strasznie mało, tu jest problem. I też nie mam, kurde, czym się leczyć niestety. Może być odrobinę ciężko, zaraz zobaczymy jak to będzie. Czy ktoś już... tam już widzę typeczka jednego. On mnie zdaje, że się zaraz zobaczy, ale może uda mi się tą, kurde, skrytkę szybko zajomać. Zapiszę sobie. Poważnie. Może mnie nie usłyszał. Dziś tutaj powinna być ta skrytka podobno, chyba że z drugiej mańki. Halo? Jeszcze raz, jak tam jest rozpisane to? W pękniętej kłodzie, w stercie drewna, pęknięta kłoda, tutaj gdzieś? O! Tutaj, dobra, widzę. Nic ciekawego, no dobra, niech będzie. Okej, już mnie zauważył, więc musimy się przygotować. Może tym spróbować tym karabinem myśliwskim. Kurde, te bagno. Zachodzi z boku? Zaraz ci z boku zajdę, kumplu. Jak krzyczą. Okej. Okay. Aj! Ej. To nie było, żeby wybejtować ich, żeby wyszli. Z prawej strony chyba nie wyjdzie do mnie, chociaż może. Dawaj, zapraszam. Nie chcecie wyjść? O, wymędy. Jest jeden, tylko żyje. Numer już. Najgorzej. Tym bagnie można było się właśnie tutaj ukryć przy samym drewnie, ale. przy ścianę go. Obchodzi? Co ty gadasz, kurde? Wiem, leży. Dobra, i też nie stanął szczęście. On z shotgunami też może zabić takie długości, bez problemu. Okej, chyba po nim. Wow! Dostał, ale no z takiej odległości z shotguna ciężko będzie. Gdyby jakaś lepsza amunicja była, to może. Oj! Ajobany! Wali kiepko!
Dobra. Jest jeden jeszcze. Trochę dostał, ale żyje. Mogę w sumie z pistoletu go dobić już. O, dzięki za pomoc. Doskonali do bazy, jak wzmocnili swoją bazę na Bagdad. Na tyle, by skopać dubska renegatom. Okej. Naszym kolejnym celem jest ich główna baza. Waszym głównym celem jest ich główna baza, czyli tutaj, dobra? Tak, tutaj. Przydałoby się ten stół w sumie wyczyścić. I tak chyba zrobię, że pójdziemy sobie tutaj, wyczyścimy ich główną bazę, a potem skoczymy sobie tam. Jesteśmy coraz bliżej tej bazy. Tutaj przy... No nie! O, fuck, dawaj. A hita padł, okej. Okay. Całkiem mocny ten karabin myśliwski. Problem tylko właśnie jest taki, że kurde. No nie mam amunicji do karabinu tego swojego akacza, nie mam tylko te shotguny w sumie nic więcej. Trudno, lecimy. No jak mówię, zbieram wszystko, bo mam maksymalny udźwig 5000 kg. Tak jak mówię, to była jedyna rzecz, która aż tak bardzo mnie raziła w tym stalkerze. Stamina też mnie raziła w tym cieniu Czarnobyla, ale tutaj ona nie jest aż takim problemem, dużo szybciej się regeneruje. Co jest zdecydowanie dużo przyjemniejsze do grania. No cóż, spróbujemy ich tutaj wybijać, nie? Mam tego shotguna, czy to już karabin myśliwski. Przydałoby się tutaj go może z pistoleciku ubić. Okej, tam słyszę kolejnego typeczka jakiegoś. Chiki briki, shiki briki. Leży, pięknie. Możemy zapisać. Okej, okay. Dostała ładną główkę. Bandażyk szybko. Apteczkę użyłem, cholera, nie ten klawisz, sorry. Już chyba podchodzi do mnie na blisko. Okej, jest jeden. Aj, przeżył. No dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. Ładujemy. Teraz leży już na 100%. Da jeden daleko, drugi też jest daleko. Dobra, tego z pistoletu możemy ściągnąć jak najbardziej. O, nie trafiłem, niedobrze. O, już idą kolejni, patrzcie. Was tam jest, kumple. Dawaj, wychlej. Łajzo. Dostał w łeb, ale nie wiem, chyba żyje dalej. Okej. Właśnie bardzo trzeba brać poprawkę na opad pocisku, tak jak w Tarkowie, dlatego mi to nie jest jakiś, dla mnie to nie jest jakiś większy problem strzelać tutaj. Tarkowie też odległości mają ogromne znaczenia i w pewnym momencie, gdy nie bierzemy poprawkę na opadanie pocisku, to możemy praktycznie misować wszystko jak leci. Ojej, dobra, sporo ich tutaj jest, naprawdę dużo. Sam chcę zachodzić z boku, kumplu. Teraz ja was zajdę z boku. Ciki briki i w damki. Jeszcze żyjesz? Kurde, twardy z siebie, hop. Oho, mocne krwawienie jakieś. Jeszcze żyje. Twardy. Ja wiem, że to też nie jest zbyt efektywne, co ja teraz w tym momencie robię, powinien być dalej z pistoletu, tylko amunicji do pistoletu mam tak mało. Spróbuję, no. Niech będzie, spróbuję. Szczególnie, że ten pistolet nie jest jakimś cudem techniki. Robi swoje, to wiadomo, to zawsze jest najważniejsze, po prostu. Jak mówię, troszeczkę, tamten jest akurat troszeczkę daleko, jak na ten pistolet. Tego pokonamy, bez problemu. Leży. Mam krwawie. Tamten został daleko. Cholernik. On też nie może mi dać. Dobra. To wjedziemy jak Rambo. No szybciutko. Gdzieś tutaj powinien być. Tu w środku. Słyszę go. Zachodzi z boku. Zachodzi. Ojo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 j
Z tej strony wyjdzie zaraz. Dawaj. No dawaj, dawaj! No dawaj, dawaj.
tym. Leży i ten zaraz z lewej wychodzi. Tak, tego właśnie typeczka słyszałem. Dlatego, kurde, spanikowałem przez chwilę. Jest bardzo dobrze. Nie utraciłem zbyt wiele leczenia, a tutaj gdzieś jeszcze w środku chyba coś jest. Cały czas mi się nie zaliczył questa, dlatego... Gdzieś ktoś jeszcze musi się ukrywać. Kurde, nie chciałem strzelić, sorry. Halo? Panie kolego? Gdzież pan jest? Gdzie jesteś, jobany wrocie? Sorry, ale... Mnie zawsze bawi. Język rosyjski jest naprawdę pięknym językiem w pewnym sensie. W szczególności, gdy nie mówi to jakiś... niedojrzały... 15-latek z Rosji, w Counter-Strike'u bądź innej grze online, krzycząc do mikrofonu, który jest naprawdę kiepskiej jakości. To wtedy zdecydowanie nie jest pięknym językiem, ale... gdy jest nagrany właśnie w takim wysokim w miarę bitrate'cie, brzmi naprawdę sympatycznie. Gdzie... cały czas... nie wiem, czy widzicie, ale cały czas mam kurde problem, bo nie mam cholera ostatniego typeczka i nie wiem, gdzie on jest. Wszyscy ciekawości jeszcze idę tutaj, bo tutaj mam jeszcze jakichś renegatów, może to o to chodzi, że to tutaj też muszę ich wybić, jeśli nie, to zaraz tam ewentualnie się wrócę i kurde spróbuję, nie wiem, bo... naprawdę, biegałem tam, szukałem i powiem wam szczerze, że nie widziałem żadnego bandyty. A nadal jest... nadal brakuje tych bandytów. Mówię, spróbuję jeszcze tutaj tych wybić. I zobaczymy, czy to się zmieni. Jeśli nie, to najwyżej tam wrócę i poszukam jeszcze faktycznie czegokolwiek. Może jakieś ukryte wejście pod ziemię jest, czy coś. Strzelam. Póki co tylko i wyłącznie strzelam. I dosłownie, i przenośnie. No tu gdzieś powinni się gdzieś schować, czy chować właściwie. O, widziałem go. Czy mnie słyszał, czy mnie widział? O, to jest pytanie. Chyba, jak mnie przestraszył. Ciśnienie 1000, nie, w tym momencie. Jak mnie wystraszył, nawet nie wyobrażacie. Okej. Ciekawostka w ogóle jest tak, że... on strzelił do mnie, zanim jeszcze wyszedłem w ogóle, nie? Ile ty możesz dostać obrażeń, kumpul, że to shotgun zostać... 3 razy już ode mnie, dopiero, masakra. Jeszcze któryś się ostał? Jest tam jeszcze jeden z tego, co widzę. Ajajaj. Ale leży. Tam gdzieś jeszcze ktoś do mnie strzela w ogóle. A na dachu siedzisz. O, ty typie chowający się, mendo. Wychodź, dawaj. Naprawdę muszę po ciebie pójść. Nie, jeszcze kumpla jakiegoś tu masz, co? Gdzieś na górze się znajduje. To jest pytanie, jak tam się dostać. Na pewno da się wejść, skoro on tam siedzi. Może od środka jakieś schody są? No, jedyne chyba wejście tam, od środka jakoś po schodach, po drabince. Gdzieś tutaj na górze siedzi pajac. O, widzę cię. Widziałem cię przez chwilę. No chodź, wychodź się, dawaj. Wychodź się, dawaj. O, nie dostał. Są też schody, zobaczcie. Leżysz, kumplu. Ale to też chyba nie to... wydaje mi się, że wszystkich znowu wybiję i też, kurde... no dobra, salutuję i wracam tam do tamtej do tego obozu. Zobaczymy, może tam coś jeszcze będzie. No i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ten punkt trzeba utrzymać do przybycia pomocy. Dobra, czyli to dlatego, ach... dlatego mamy problem. Bo tutaj jeszcze nikt nie przybył do mnie, cholera jasna, chyba żeby zapisać się, wczytać, nie wiem, spróbuję ewentualnie się wrócić tutaj. Dobra, polecę w takim razie tutaj do ruin wioski, potem wrócę raz jeszcze w te miejsce i zobaczymy, czy się uda w końcu, czy nie.
do większości tych punktów, tak, z większości tych punktów, które oczyścimy, tak dostaną nagrodę dopiero jak powrócę do głównej wioski Czystego Nieba. Ja go to na razie się w żaden sposób nie przejmuję. Skoczmy do tej wioski rybackiej, czy to to jest, ruin wioski, wyczyśćmy tamto i wrócimy się tutaj, nie wiem, poczekam na pomoc, może faktycznie kiedyś przyjdzie. Chyba że jakiś po prostu koleś, który był właśnie od tej pomocy, umarł, jeśli tak, no to mam wtedy problem. Bo nie wiem, co ja będę mógł zrobić, żeby to wyczyścić. Czy mi się quest zbugował całkiem i nie będę mógł teraz tego przejść? To jest główny quest chyba, nie? To mnie troszeczkę boli, jeśli nie będę mógł tego zrobić. Kiroki, ile was tu jest teraz? No to jest pytanie. Czterech na pewno. Jest na pewno pięciu. Drugi chciałem broni wrzucić. Nie. Może by tam ciepnąć mi granata? Opa! Piękne. Wleczmy krwawianko. Gdzieś tu jest zaciągnikiem chyba. Tam jeden idzie jeszcze. Z takiej odległości będzie ciężko go trafić z tego pistoletu niestety, ale... Kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Zachadzie z boku, zachadzie. Wreszcie zachadzie z boku, kumpu. Daleko, za daleko jest. Muszę podejść szybko, szybciutko gdzieś blisko. Jeszcze przejdę sobie dalej. O, stąd będę miał taki w miarę strategiczny punkt. Ten leży. Też chyba dostał główkę ładnie. Czyli został dziś jeszcze jeden podobno. Gdzie kumple został? O, to jest pytanie. No dziś się kamp czeka pewnie na mnie, kurde, jak... A propos... Pajacu, ty... Kampiący. Dzięki, najemniku, pomogłeś nam wygrać. Nagroda będzie czekała na ciebie w bazie. No i zostało to, nie? Zdobyć gospodarstwo i poczekać na ten... Kolejni renegaci, zobaczcie, idą. Tu jest problem. Jakimi się tam respiritu przychodzili? Dobra, wrócę się tam jeszcze raz, po raz kolejny, mam nadzieję, że w końcu znajdę coś. Dajcie mi chwilę. What? Wintar BC, stan 0. Okej, okay, ciekawostka. Ha, czy to nie jest przypadkiem ta broń, którą miał na początku naznaczony? Szrama? Czy jak mu tam? Naznaczony mówię, no bo to naznaczony. Ten gdzieś mi pisało, że Szrama podobno, ale... No wydaje mi się, że to jest chyba to, najemnik Szrama właśnie. Bo tam na początku w sumie tej, nie? W sumie tej gry tam było, że on tam z tymi naukowcami poszedł... I ten... I ogarnął sobie... Znaczy, no była ta emisja, tak, i dlatego on tutaj sobie po prostu przybiegł i to chyba jest jego broń, ale to, kurde, to najlepsza broń z cień Czarnobyla, o Jezu, matko. Ciekawe, czy da się ją naprawić. Zdecydowanie chciałbym ją naprawić. Oj, tak, tak, tak. Kurde, no i teraz wlazłem gdzieś tutaj przez jakiś płot tutaj, o, chciałem dojść tutaj, żeby wyczyścić ten radar, wszedłem tędy i wszedłem przez jakiś płot i teraz tu wejść nie mogę. Jakiś most zawalony jeszcze jest, nie wiem, co ja tu robię. Nie, no, sprawdzę, tam, tutaj i tak nikt nie przychodzi z tą pomocą, nie, może muszę się wrócić tutaj, wyczyścić wszystko jeszcze raz. Spróbuję wyczyścić tutaj i pójść tutaj jeszcze raz wyczyścić. Póki co jestem zagubiony. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Nie wiem, tutaj coś jest, może tu jakiś bunkier jest. Jakiś bunkier w ogóle schowany i tyle. A tu coś jest. O, mogę tu podnieść? Widzę tam jakiś przedmiot, chyba że to jest jakiś element otoczenia, nie wiem. Nie podniosłem tego chyba, nie? Halo? Czy jestem ślepy po prostu, czy tam nic faktycznie? Nie, no jest coś tam, zobaczcie. Kurde. Mogę to podnieść jakoś? Nic nie podniosłem. Chyba, że... Nie, to podniosłem. Detektor Wieles jest. Detektor nowej generacji jest urządzenie do wykrywania artefaktów. Wskazywane są one na specjalne wyświetlacze, dzięki czemu łatwiej je znaleźć. Urządzenie zawiera licznik Geigera. Może być również używane do wykrywania anomalii. Po zamknięciu urządzenia wykrywa jedynie promieniowanie i anomalie.
Aktywować tryb poszukiwania artefaktem, żeby umieścić przedni wyświetlacz LCD? Zamiast tego mojego detektora echo. Aha, faktycznie, okej. Okay. I to jest pod o? O kurde ty. Patrzcie, artefakta mamy. What the hell? Coś losowo znalazłem w ogóle. Grawi powstaje z substancji metalicznych wystawionych na długotrwałe działanie zwiększonej grawitacji. Dzięki temu może tworzyć pole antygrawitacyjne, umożliwiając stalkerom noszenie większych ciężarów. Promieniuje. Okej. Okay. No ciekawostka. Nie no, na razie sobie to potrzymam. Zobaczę, tak losowo tutaj kompletnie wszedłem. Nie wiem, co tu się dzieje. No ale dobra, teraz spróbuję stąd jakoś wyjść. Jeśli nie, to bym się chyba wrócić, znaleźć tamte wyjście stąd. Chcę zrozwalić to sobie, potem pójdę gdzieś tutaj, wyczyszczę wszystko w cholerę raz jeszcze, nie wiem, mam wrażenie, że cierniegaci w luja sobie lecą, ale tutaj w ogóle znowu się zrespili. Nie mogę zrobić głównego questa po prostu, no. Zaczyna mnie to troszeczkę martwić, naprawdę. Zajęliśmy siedzibę renegatów. Teraz musimy tylko przejąć kontrolę nad ścieżkami na bagna. Bracie, nie bardzo kojarzymy, co jest grane. Doczekałem się nareszcie. Nie wiem, czy zauważycie. Nasze chłopaki siedzą cicho. Nie będziecie mogli zobaczyć. Musimy zobaczyć, co jest grane. Ogólnie obecnie przeglądałem sobie memy. O, już ruszamy. Błysło. Przeglądałem sobie memy na lecie na Ningagu. Siedziałem cholera jasna tutaj z dobrą godzinę, nie? Dosłownie mam 3 godziny nagrania, muszę obrobić to. Jest 2:51. To jest niesamowite po prostu, co tu się dzieje. Tak długo musiałem czekać, żeby oni tu przyszli. To jest po prostu żart jakiś. Odepszyj kontratak wroga. No dobra, no to oni idą, to zaraz zrobimy, odeprzemy ten cały kontratak wroga i można na szybkość się skończy. To jest żart po prostu. I to odbijanie tych obozów to jest coś niesamowitego. Byłem w mieście, sprzedałem wszystko. Naprawiłem sobie, zobaczcie, wintera całego. Niestety na razie go nie będę używał, bo... No bo niestety, no nie mam tego. Amunicji w ogóle, nie? Ale co nie zmienia faktu, że naleźliście w końcu przyszli, że możemy rzucić jeszcze granaty. Spróbujmy tym. Tyle czasu czekać. Halo, typie, błagam cię, odsuń się. No, nareszcie, już myślałem, że... Będę się wstrzymywać. Dzięki za pomoc. Jeśli kiedyś do bazy, odpłacimy ci za to, obiecuję. Kozak, wspaniale. Okej. To była niezła obrona. To jeszcze trzeba zdobyć. O matko, naprawdę? No dobra, to już szybko lecę. Albo wiecie co, bo ja już mam naprawdę za dużo nagrania mam. Ja już chcę iść to obrobić, jeszcze wrzucić i wysłać na YouTube'a. Zajmiemy się też ostatnią częścią w następnym odcinku, dobra? Sorry, że tak przerywam jeszcze, jak nie wyczyściłem dosłownie wszystkiego, ale... Dosłownie na to miejsce czekałem godzinę. Godzinę. Biegałem sobie wszędzie, byłem tutaj, znalazłem właśnie tego Wintara, którego wam zobaczycie na odcinku. Byłem tutaj, gdzieś się zgubiłem, wlazłem gdzieś tutaj w bunkier, znalazłem właśnie jeszcze przy okazji tego... detektora Wielesa. No jest niesamowite po prostu, co tu się odwaliło. Dlatego, moi drodzy... Ja zapiszę sobie to po prostu jako oddzielny save i... Będziemy to kontynuować w dalszym odcinku. Wybaczcie, że tak naprawdę pod koniec, ale nie mam, mam już dość na chwilę obecną. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.